Witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jak już pewnie zobaczyliście po miniaturce, dzisiaj będziemy robić sobie podsumowanie, czyli ile kasy wydaliśmy na naszym ostatnim wyjeździe. Na naszym wyjeździe na ferie zimowe, ale już nie jesteśmy na feriach zimowych, tylko już jest piękna wiosna. My jesteśmy na kolejnym wyjeździe i tak na sucho właśnie je podsumowaliśmy. Jak widzicie, słoneczko tak przebija już fajnie przez okienko, więc tutaj już wiosna za obok nas. My przejdziemy do podsumowania, ale tak na ludzie to zrobimy. Kawka tak, przed nami. Ja jestem ogólnie też już troszkę, wiecie, podziębiony po raz kolejny, więc gdzieś tutaj będę nosem pewnie siorbał. Do tego sobie wziąłem kawkę, bo czasem mi w gardle też przysycha, więc żeby było się czego napić. A o dziwo, ja jestem zdrowa. W ogóle nie wiem, jak to się stało, że tym razem Darek choruje, ale myślę, że po mnie. Tak. Po Darku przyjdzie czas na mnie. Oczywiście Paulina też sobie zrobiła tutaj takie ładne podsumowanko na swoim kajeciku. To też tutaj nam chodzi, bo jesteśmy w ogóle nad morzem teraz. Tak sobie siedzimy, chcemy nagrać to i iść po prostu trochę pospacerować plażą. Ale ogólnie tak, co do naszego wyjazdu, to już teraz wiem, że na pewno był dużo droższy niż ten zeszłoroczny, bo niestety, zeszłoroczny tak. Nasz wyjazd na ferie był do... Do Włoch. Byliśmy we Włoszech, tylko tak, teraz wydaliśmy więcej pieniążków, ale myślę, że dużo więcej też zobaczyliśmy. Tak, no tutaj, tu na pewno wiecie, poszło dużo więcej pieniędzy, poszło na atrakcje, czyli na zwiedzanie. Tak. I dużo więcej pieniędzy poszło na noclegi, bo tutaj chyba, nie wiem, czy nawet nie w 100% korzystaliśmy albo z camperparków, albo z kempingów. Tak, i to nas zastraszyliście, żeby nie spać tam w tej Francji, w tej Holandii, żeby nie spać na dzikusa. No i się przestraszyliśmy, wjeżdżaliśmy na kempingi, a przypomnę, że rok temu Włochy zrobiliśmy praktycznie bez kempingu. No tam chyba tam jeden, coś takiego tam było. Dlatego stąd może i też ta będzie większa cena, ale ta cena to tam gdzieś ten koszt wam podamy na końcu. W międzyczasie, dokładnie. Najpierw trochę statystyk. W te ferie przejechaliśmy około 3600 km. Tak. Kraje, które odwiedziliśmy. Jeszcze czekaj, jeszcze powiem wam, jakie było spalanie mniej więcej, ale to tam każdy pewnie ma inne. U mnie to jest w okolicach było między 10,5 a 11 litrów, bo jak podróżujemy autostradami, no to troszkę więcej ten kamper pali, no bo tam średnia, ja sobie ustawiam ten tempomat mniej więcej tak na 108 km, 110 i on wtedy te 11 jest w stanie nawet spalić, nie? Jakby nie autostradami, to myślę, że w 10 litrów by się zmieściło. Byśmy się zamknęli, tak? Często też się pytacie, jak my sobie planujemy na przykład takie ferie czy coś i powiem wam, że my mamy jakby taki tylko zarys. Wiemy, że chcemy zobaczyć coś, gdzieś tam do czegoś pojechać. Tutaj akurat był to Francja. Mieliśmy Paryż w planach. Był to przede wszystkim Paryż, tak. Paryż i Disneyland. To te dwie rzeczy były takimi głównymi i wokół tego dopiero zbudowaliśmy sobie naszą wycieczkę, bo mieliśmy albo z tej Francji wracać z powrotem, tak jak wam już wcześniej tam mówiliśmy w którymś vlogu, że był plan taki, żeby wrócić się do Włoch na przykład i odczarować. Żeby przełamać troszeczkę te Włochy. Ale ostatecznie postanowiliśmy, nie zdecydowaliśmy się. Postanowiliśmy gdzieś tam górą przez Belgię pojechać i Holandię, ale to te też było tak, że myśmy Belgię gdzie indziej mieli zupełnie jechać, a wylądowaliśmy w ostatniej chwili, wiecie, no plany planami, ale tak jakaś tam choroba, przeziębienie właśnie powodowało, że też była większa chęć odpoczynku takiego... Chillout, ja powiem wam tak, ja lubię sobie na przykład zaplanować, że nasz pierwszy punkt jest tutaj, a jak już w tym punkcie będziemy albo dojeżdżamy, to się zastanawiamy, jaki będzie kolejny. I tak mniej więcej to mamy jakiś tam u nas zarys wygląda. I dokładnie tak. No to co, pokrótce omówimy sobie tą wycieczkę i może pytania, które zadawaliście, pytania nie tylko, takie komentarze. Tak, nawiążemy do komentarzy też, nie? Też, bo różne rzeczy pisaliście, najczęściej to były bardzo pozytywne rzeczy, niemniej jednak my tam poruszymy właśnie kwestie takie najbardziej sporne. Czyli co, przechodzimy może do pierwszej atrakcji? Pierwszą atrakcję to jest w ogóle też taki trochę przypadek, bo pierwsza atrakcja u nas to jest to muzeum w Niemczech. To jest Muzeum Techniki w Sinsheim, tak. Dokładnie. To nam też znajomy polecił i to taki był w ogóle przystanek przed samym wyjazdem, w sumie się o tym dowiedzieliśmy i właśnie tak to wyglądało, że mieliśmy bezpośrednio pojechać już do Francji pierwszy raz, a zatrzymaliśmy się w tym muzeum, ale muzeum naprawdę super, jeżeli chodzi o zwiedzanie, myślę, że warto się zatrzymać w drodze do Francji czy tam
w drodze na południe, jeżeli jedziecie, bo naprawdę warto chyba zobaczenia muzeum. Ja dodam tak, no i nie byłam, ja się pochorowałam, ale obejrzałam sobie później filmik, postawiłam się w tym punkcie, w którym wy jesteście i mi się to tak podobało, Darek tak to fajnie nakręcił, tak to pokazał, że myślę, że moglibyśmy tam wrócić i chyba bym mogła tam wejść. No tak na spokojnie, można sobie tak w 2 godzinki to muzeum obskoczyć, oczywiście jak ktoś by się tam chciał zagłębiać, to zejdzie trochę dłużej. Jest parking pod kampery, można się tam przenocować, więc naprawdę jako przystanek gdzieś tam w drodze super miejsce. Tak. I ze swojej strony jak najbardziej polecam tam podjechać. No i stamtąd pojechaliśmy na ten kemping, nie? Tak, bo stamtąd pojechaliśmy na kemping, bo tam Paulina się trochę gorzej poczuła, bo już mieliśmy stamtąd jechać w sumie do Francji, ale stwierdziliśmy, że... Ja już wtedy zaczęłam gorączkować i to już słuchajcie, to jak dopóki jest katar, kaszel, to jeszcze egzystujemy, natomiast już z gorączką, no to już jest ciężej. Tak jak ja teraz, nie? Z katarem jestem. Tak. Ale ogólnie później pojechaliśmy sobie, znaleźliśmy sobie taki kemping na kartę ACSI, też przypadkowy kemping, bo nie było w ogóle go w planach. Ale piękny taki piękny, w górach. Tak, ładnie w górach. I jeszcze trafiliśmy tam, nie wiem, na karnawał chyba, czy co to było? No taki festyn był, karnawał. Ale... Niemcy naprawdę się też potrafią fajnie bawić i tam cała imprezka była. A mieścinka po prostu taka, że nic, tylko tam kemping był po prostu, a wszyscy przyjechali tak, tam. Tak, no. Dokładnie, ale wiecie co? Tak się cieszyłam, że to zobaczyłam, bo tak mi się ten naród niemiecki odczarował. Ja myślałam, że oni generalnie nie są wyluzowani, a jak zobaczyłam te ich zabawy, to mówię, nie, no po prostu jaki luz, coś niesamowitego. Naprawdę fajnie było popatrzeć, jak oni się bawią. Może w przyszłe ferie Niemcy gdzieś tam też trochę dogłębniej zwiedzimy, zobaczymy. No, bo tak nie wyszło, że zawsze myślałem, że tam jest tak, wiecie, sztywno i ten, a tutaj akurat A ja dodam, że ja mam takie małe marzenie związane z Niemcami, bo mi się tak marzą te zamki niemieckie. Trochę tak Darka, trochę tak Darka namawia, ale Darek gdzieś taki jest, zamko oporne, no ale no może uda się gdzieś. Jak są fajniejsze miejsca, to czemu nie pojechać fajniejsze zamki, to ja zostawiam sobie gdzieś tam na koniec, jak już nie będzie gdzie jechać. A ja lubię zameczki. I ogólnie tam też w czasie dojazdu na ten kemping też mieliśmy awarię z lodówką, jak pamiętacie. To taka jedna z takich przygód też była, że nie działało nam na 12 V, po prostu lodówka z alternatora nie działała. Ale to już rodzina gdzieś... taka przejęta do nas dzwoniła, Boże, co wy teraz robicie, czy wracacie? Ja mówię, nie, spokojnie, naga, wszystko działa. Ale to jak widzieliście już w poprzednim vlogu, to już zostało fajnie naprawione i wszystko jak na razie działa. I co? I z tego kempingu, no już pojechaliśmy do tego naszego punktu docelowego, czyli widzicie, punkt docelowy był, mieliśmy od razu tam jechać, a zaliczyliśmy jeszcze 2 punkty, tak właśnie nasze plany wyglądają. No i wylądowaliśmy w Disneylandzie, ale zanim Disneyland mieliśmy przygodę na stacji, pamiętasz? A, no też było tak, że właśnie, że tam we Francji trochę mieliśmy, mówię, zatankuję gazu, żeby we Francji już tam się nie bawić, bo mieliśmy na 4 dni wjechać sobie na kemping. I tam było takie tankowanie we Francji, ale to już też pisaliście tam w komentarzach, że to tak wygląda, że tam trzeba przed tankowaniem im się płaci. I ja tam zdeklarowałem, że za 10 euro chcę zatankować, tyle zapłaciłem, a weszło mi za 8 euro i teoretycznie odjechałem, a powinno się iść do kasy oni powinni mi oddać tą resztę, która została. Dokładnie tak, ale takimi podróżami i na naszych błędach my się uczymy. Wytłumaczyliście tak, wszystko. Też wiecie, jak to teraz tyle. Działa. I ogólnie we Francji, myśmy jeszcze raz gdzieś tam tankowali chyba we Francji, to zazwyczaj na te stacje są po prostu automatyczne, że przy dystrybutorze macie taki komputerek, tam czytujecie swoją kartę i tankujecie, nie chodzi się praktycznie płacić na stację, ale to zależy już od stacji. W ten sposób dojechaliśmy do naszego pierwszego punktu, oczywiście to był Disneyland. W Disneylandzie spędziliśmy 2 noce i 1 dzień pełen zabawy. No tak. I wam powiem, że oj, drogo było, drogo. Drogo? Było bardzo drogo. Było tak? Drogo, ale myślę, że warto coś takiego zobaczyć. No nie codziennie mam okazję przebywać w Disneylandzie i raz w swoim życiu się taką atrakcję powinno odwiedzić, tym bardziej jak się jeszcze jeździ gdzieś tam kamperem. Nie? Tak, wydaje mi się. My jakby nie żałowaliśmy tych pieniędzy wydanych. To jest skupa kasy, tego nie żałowaliśmy. Natomiast ja wam powiem tak, właśnie często taka poruszana kwestia była, że za starzy, za młodzi, że dzieci nie, za nie. duże. Nie, to właśnie tego nie było. Disneyland jest naprawdę dla każdego. Dla małego dziecka, dla nastolatka, dla rodziców, dla starszych osób. Słuchajcie, ja chodziłam uśmiechnięta, zadowolona, jak te księżniczki mijałam. Wiecie,
wiecie co, to takie, cofałam się w lata mojego tylko takiego pamiętajcie, dzieciństwa. Że my jakby widzieliśmy jeden tylko park, bo tam w Disneylandzie to co mówiliśmy są dwa parki, na drugim były dzieciaki. Ten pierwszy park, na którym my byliśmy, to są takie naprawdę spokojne atrakcje. Paulina takie nie, dla Pauliny. Tak, Paulina nie lubi za bardzo jakichś tam rollercoasterów, a tam po prostu odnalazła się. I naprawdę myślę, że warto. Kamperkiem też jest gdzie stanąć, jak widzieliście, jest przygotowane miejsce do tego. Jest też tam miejsce serwisowe. Koszt tego był 40 euro tego parkingu. Nie ma tam możliwości oczywiście podłączenia się do prądu, co sobie trzeba wziąć pod uwagę. 40 euro było za nockę, tak? I może i jeszcze tylko dodam, że mógł że być problem z ładowaniem solaru, bo to co widzieliście tam są zadaszone jakby te parkingi. 40 euro, tak, ale całościowo bilety, wejściówki i te dwa noclegi to koszt na polskie w przeliczeniu około 2000 zł, także no jak za jeden dzień. Na 4 osoby. Nie? Tak, tak, oczywiście. I dzieciaki miały ten kolejny park. Pytaliście i prosiliście jakąś relację, żeby dzieciaki nagrały, wiecie co? Nie chcieli. Oni nie chcieli, oni nie mieli ochoty się pobawić i jakby nie narzuciliśmy im, nie kazaliśmy latać im z tą kamerą. To jest jakby coś takie... Coś też zostawiliśmy dla was, no, żeby była też jakieś zaskoczenie, niespodzianka. No, żebyście żeby się... pojechali tak. I zobaczyli, no. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajne miejsce. Jak tylko lubicie takie atrakcje, nie byliście, to polecam pojechać tam. Najważniejsza rzecz, najczęściej poruszana, no bezpieczeństwo, tak? I powiem wam, że tak jak w Disneylandzie się bezpiecznie czujecie, to chyba nigdzie, bo tam jest taka ilość kamer, że one, te kamery niemalże śledzą was, jak idziecie. I tutaj no najważniejsze jest to, że oni chyba by sobie nie pozwolili na to, żeby tam nie było bezpiecznie, znaczy, no i... żeby tam dochodziło do jakichś kradzieży, bo oni by stracili tą reputację nie całą. Nie słyszałem w ogóle tam, jak czytałem dzisiaj jakieś opinie o tym parkingu, nie słyszałem, że tam było coś tam niebezpiecznie, że ktoś się tam kręcił. Ogólnie stoi tam mnóstwo kamperów. Podejrzewam, że jakby ktoś bliżej lata tam przyjechał, to ten parking będzie cały zostawiony. Mhm. I naprawdę ludzie tam zostawiają kampery na cały dzień i idą się bawić do kamper parku. My też zresztą tak robiliśmy. No nie do końca, tak? No bo my mieliśmy psa i tam jeszcze było pytanie takie, że czy psa oddaliśmy do tego hotelu? Dlaczego nie chcieliśmy oddać, że nie baliśmy się zostawić samego kampera, ale baliśmy się oddać Lilkę tam do tego hotelu psiego. Natomiast ja wam powiem tak, Lila jest bardzo specyficznym pieskiem i ona lepiej czuje się właśnie w tym kamperze, ale to nie znaczy, że wiecie, że myśmy o 8 rano wyszli, o 20 wrócili i biedne dziecko tam sobie samo latało. Nie, my tak wracaliśmy co 2-3 godzinki. Tak, co 2-3 godzinki i powiem wam, że jedno, jak sobie będziecie w Disneylandzie, to my przez jeden dzień chodząc po Disneylandzie i tak do kampera i trochę z powrotem, zrobiliśmy około 21 kilometrów. No. Przechodzimy do... Z Disneylandu przejechaliśmy do Paryża i w Paryżu wybraliśmy sobie kemping. To był chyba w ogóle jedyny kemping na tą chwilę, jak my byliśmy otwarty w Paryżu. Tak, bo w Paryżu jest parę kempingów, nawet są... Ten jest w ogóle chyba nawet najbliżej położony centrum. Są inne, które są bardziej trochę oddalone. Ale ten był jedyny otwarty. Nie wiem czemu tak jest, ale ten tylko działał. O tej porze, no, i jak dokładnie. Widzieliście, nawet dosyć dużo ludzi na nim stało. Co do kempingu, no to okej, kemping. Aha, no. Pytaliście się, bo tam są remonty, tak? Czy one są uciążliwe, bo podobno się tam goście skarżą. Wiecie co, ja w ogóle nie odczuliśmy uciążliwości. Jedyne co, to tam przy tym wjeździe, no było trochę błota, to. Tak? No ale to trzeba było na to uważać. Wiecie, no przyjeżdżacie, my przyjechaliśmy na ten kemping i w sumie się na nie zjedliśmy i szliśmy na miasto i wracaliśmy dopiero no to wieczorem. Służy, taki kemping służy do zwiedzania. My tam jakby nie chillaxowaliśmy się na kempingu, tylko raczej zwiedzaliśmy. Niestety kemping też nie tanie, ale jak się okazuje, w tych miastach te kempingi no po prostu nie są tanie. Myśmy tam chyba 70 euro płacili, nie? Za dobę, jakoś tak nas wychodziło. Ale w miarę fajnie to, co wam mówiłem, położony, blisko jest autobus. Miejskie kempingi się rządzą swoimi prawami i swoimi cenami. Jakbyśmy stali dalej, to jest jeszcze taki problem, nie wiem, czy to byłby problem, czy to by było na przykład, nie wyszłoby drożej, bo tam we Francji macie te strefy, gdzieśmy kupowali bilet sobie, 3-dniowy kupiliśmy za 123 mi się wydaje, tak, że było. I Paryż jest podzielony na strefy. My łapaliśmy się, te pierwsze trzy jakby musicie kupić i to jest ten najtańszy. I my się tam złapaliśmy. Tak, jakbyście
byście mieli dalej kemping, to jest jeszcze strefa czwarta i strefa piąta, więc nie wiem, czy jeszcze droższe nie byłyby te bilety, na przykład te jednodniowe, które kupiliście. Więc no to tutaj, tu niby trochę mniej zapłaciliśmy, załóżmy, za bilety, ale dołożyliśmy do tego kempingu, który był bliżej centrum. Więc za każdym razem jest jakiś taki kompromis. No i co najpiękniejszego w tym Paryżu? Jezus... Ja powiem teraz mój top. Czy Paryż nam się podobał? Tak. Może zakochałam się. Ja się tak zakochałam. Zakochałam się w Paryżu jako mieście. Zakochana. No zakochana jestem i na pewno tam wrócę. A mnie najbardziej no urzekło. Nie wieża Eiffla. Wieża Eiffla, którą widzicie z różnych punktów. Z tego, że jest oświetlona w nocy, wieczorami. Tak, no i chyba najładniej wyglądała na taras, wieczorem. Że idziemy pod nią. Boże, dla mnie to jest kwintesencja. A tobie co się najbardziej podobało? Nie, no to co tu mówiłaś, no wieża Eiffla to na pewno wieczorem warto ją zobaczyć i te wszystkie, wiecie co, kafejki, które tam są, no to Paryż ma swój klimacik taki francuski. Te francuski, które w tych peretach chodzą, boże, one takie no... I teraz tak trochę odniesiemy się też do komentarzy, które padały, że... No my powiedzieliśmy, że jest bezpiecznie, tak? Że nie, że jest bezpiecznie. Powiedzieliśmy, że czuliśmy się bezpiecznie i jakieś takie zarzuty, a jakbyście poszli do dzielnicy, gdzie są czarnoskórzy, to byście się nie czuli bezpiecznie. No ale z drugiej strony, po co my mamy tam chodzić? Nie chodziliśmy, bo nie mieliśmy takiej potrzeby. No, chodziliśmy tam, gdzie są praktycznie większość atrakcji, które każdy turysta pewnie będzie chciał zobaczyć. Idzie zobaczyć. I tam naprawdę to jest normalne, zwykłe, europejskie miasto. Nie wiem, ja tam nie odczułem, żeby tam było brudno, żeby tam był, myślę, że Rzym jest bardziej brudny niż Paryż. Nie było tam więcej, nie wiem, osób czarnoskórych czy coś takiego niż w jakimś innym europejskim mieście. Oni, to są po prostu tak teraz wyglądają europejskie miasta. No. Oni tak ze sobą żyją obok siebie i wiecie co, tam nikt na nic nie zwraca uwagi. My tam chodziliśmy czasem, gdzieś ktoś się spojrzał czy coś takiego, tak, ale tam po prostu ja widziałam szkolne wycieczki, te dzieci wymieszane, wszystkie sobie szły za ręce. Nie ma czegoś takiego i nie wiem, no jakoś tak chyba trzeba odwiedzać troszeczkę tych miast, żeby zobaczyć. Wiecie, bo... no jedynie gdzie was będą tam, wiecie, nagabywać trochę, to tam pod wieżą Eiffla, jak tam stoją i sprzedają te, wciskają wam te wszystkie pamiątki typu malutkie, świecąca wieża Eiffla, tak, jakieś tam bryloczki. No to, ale to jest wszędzie, przy każdej atrakcji turystycznej mniej więcej tak samo. Ostrzegani byliśmy, żeby uważać na Laurę, że się tam gdzieś będą ją zaczepiać, że coś... Słuchajcie, nie było czegoś takiego. Ja rzeczywiście mówię, Laura, idziemy blisko, idziesz blisko, tak? Ona już się w pewnym momencie też zaczęła denerwować, ale... My nie szukaliśmy jakby kłopotów i z tymi nie dopadły, że tak powiem. Spacerowaliśmy i za dnia po Paryżu i wieczorami też byliśmy w różnych czasem dzielnicach. Sobie, raz chyba nawet wieczorem w ogóle pojechaliśmy w różnych dzielnicach i naprawdę spokojnie było, nic się tam i nie działo. Molę Róż, tak, nie to nie wszędzie. Twierdzimy, że we Francji czy tam coś nie kradną, bo pewnie tak jest, jak to wszędzie, ale my jakby nie byliśmy tam spokojni i naprawdę. I nie czuliśmy tak. Się, żeby... I komunikacją miejską jeździliśmy i metrem i naprawdę było luz, że tak powiem, więc każdy ma swoje jakieś tam odczucia, my mieliśmy takie. Ale Paryż, polecam się przejechać, naprawdę ładne miasto i na pewno tam też wrócimy. Kolejna rzecz, która dotyczy Paryża, to jest jedzonko. No Darek, spróbowałeś ślimaków, po prostu wielkie brawa dla ciebie. Nie, ślimaki to nie dla mnie, bo ja nie lubię takich, to jak mówiłem tam na vlogu, jak ktoś lubi owoce morza, to myślę, że szybciej mu się to prowadzi. Ale były jeszcze żabie łódka, trochę się zgapiliśmy, bo nie spróbowaliśmy, bo jak już zjedliśmy obiad i szliśmy, to zobaczyliśmy dopiero, że jeszcze sprzedają. Tak, ale no to następnym razem. Że będzie okazja, żeby spróbować. Natomiast ja powiem tak, lubię owoce morza, a jednak te ślimaki okej, były dla mnie, ale to nie jest takie, nie jest to takie danie, że ojej, ja jadę na te ślimaczki. Nie, to nie będzie takie topowe moje danie. No foie gras to już bardziej nasze klimaty. No nie, to też tak? Mi nie, jakoś nie podeszło. A mi to w miarę posmakowała zupa. Ta kuchnia jest dobra. Ona nie jest jakaś taka, że tak, i jak że sobie tęsknimy. I jak sobie pojedziecie w ogóle do Paryża, to warto przejechać się na tą dzielnicę, gdzie my Sorbonę, byliśmy. Na Sorbonę, tak. Bo tam rzeczywiście ta dzielnica łacińska, tam jest... Dużo knajpek, różnego, przeróżnego jedzenia i naprawdę tam tanio można zjeść, no to co widzieliście, bo my właśnie tam byliśmy w tej dzielnicy i tam za obiad kosztowało niedużo, 13 znaczy euro. Wiecie. W porównaniu na polskie realia, tak, to było dużo, ale generalnie, no całkiem przystępne ceny.
I jeszcze, wiesz co, chciałabym poruszyć jedną kwestię, teraz sobie tak przypomniałam. Pies. Pies w Paryżu. Bo część czasami się pytacie, no, jakie jest to podejście. No i jest średnie to podejście, tak? Że znaczy tam mało, znaczy mało osób jakby chodzi po Paryżu z psami, no rzadko je też widać. No i pies się też trochę męczy jakby po tym Paryżu chodzenie takie, gdzie pełno ludzi, gdzie dużo, no to tak powiem wam, że ciężko już. Tych zielonych terenów nie jest za dużo, które tam pieski wolą, ale największy problem to jest ten transport. Bo tam są takie przepisy, że tam jakieś specjalne sakwy trzeba... Tak, że pies teoretycznie powinien być w torbie przewożony, więc wy też weźcie to pod uwagę. Oni tam mają te takie torby i dwukrotnie zostaliśmy wyproszeni z autobusu, ponieważ nie mamy torby i nie możemy jechać z cenu. Jeden jakby tam przymknie na to oko, bo mieliśmy małego psa i zazwyczaj na ręce go braliśmy i tam, wiecie, przymykali oko, ale też byli tacy, którzy nie pozwolili nam wejść do autobusu. I czekaliśmy. Przyjechał następny autobus i w niego wsiedliśmy już. Jak ktoś ma większego psa, no to może być problem, więc to też sobie trzeba wziąć pod uwagę. Pamiętajcie, na rękach wnosiliśmy cały czas, była, także jeśli chodzi tutaj o ten kraj, to tak, no średnio. Lepiej, jeśli macie możliwość zostawić gdzieś pieska, no to chyba lepiej byśmy doradzili, żebyście zostali. Tak więc Paryż zostawiamy już i z Paryża był plan, żeby pojechać sobie do Brukseli. Niestety, znowu dopadło coś. Znaczy i stwierdziliśmy też, że wiecie co, że już po tym bo w Paryżu zostaliśmy w ogóle dzień dłużej niż planowaliśmy, bo była ładna pogoda i stwierdziliśmy, że już nie chce nam się po prostu chodzić po miastach i pojedziemy zobaczyć do Belgii, ale nie Brukselę, tylko nad morze pojedziemy, zobaczymy jak wyglądają te nadmorskie miejscowości. Tak, bardzo często pisaliście, szkoda, że nie Brugia. My w Brugii byliśmy generalnie no dawno byliśmy rzeczywiście, ale to byłoby kolejne miasto. My naprawdę chcieliśmy odpocząć i ten spacer brzegiem morza dużo, dużo właśnie nas zresetował. No, tam zatrzymaliśmy się w Belgii tak naprawdę na 2 dni w dosyć fajnym camper parku. Dużo, jak widzieliście, też Belgów podróżuje w ogóle kamperami, co byłem zaszokowany, może nie zaszokowany, tylko zaskoczony, że aż tyle że Belgów. Aż tyle, tak, dokładnie. Bo później pojechaliśmy do Holandii, to już tam w ogóle prawie nikogo nie było na tych. ale jeśli chodzi właśnie tutaj o tą Belgię, to widzieliśmy, że ten ruch karawaningowy był i to było w środku tygodnia, także coś się działo. Miasteczko, to, w którym się zatrzymaliśmy, to tak wiecie, randomowo, po prostu losowo, tu akurat był fajny camper park, tu się zatrzymaliśmy. Tak. Miasteczko, jak widzieliście, no to dla mnie takie sobie. I pisaliśmy, mówiliśmy tam o cenach. Bardzo dużo osób nam zarzuciło, że jakość tych produktów, że jest drogo, tak? Że jakość tych produktów jest dużo lepsza. Tak, zgadzam się. I jeszcze taki bardzo częsta informacja, że no tak, ale po co wy przeliczacie? No bo słuchajcie, my jak nie pracujemy tam, nie zarabiamy tam, tylko jako turyści przyjeżdżamy i taki poradnik dajemy, no to tak, to Polak, no, nie tylko Polak, generalnie turysta przelicza na walutę, w której zarabia. I wydaje mi się, i dla nas, jak mam powiedzieć komuś, czy ma jechać, czy jest tanio, czy jest drogo, powiem, jest drogo. Ale dla osób, które tam mieszkają, no myślam się, że nie jest drogo, że to jest normalne, że to są normalne ceny i stosunek zarobków do tych cen jest podobny jak i w Polsce. Natomiast no my musieliśmy gdzieś tam głębiej sięgnąć do kieszeni. Znaczy, no tak, no bo jak poszliśmy sobie tam do sklepu, no to widzieliście, no 100 euro zapłaciliśmy za praktycznie jedną reklamówkę, gdzie ledwo co tam kupiliśmy parę czekoladek i tyle, no to dla nas, jak wydaje mi się, że to jest dosyć dużo wyszło, nie? Ale czekoladki pyszne były. To, no oj, dobre, tak, no tak, czekoladki no, naprawdę. To rzeczywiście, a teraz to tak. Już jesteśmy na diecie, więc już o czekoladkach nawet nie myślimy. Nie, że dokładnie. Ale no Belgia, no zobaczyliśmy kawałek Belgii, no może kiedyś tam jeszcze się uda wrócić, zobaczymy. Z Belgii pojechaliśmy do Amsterdamu, bo to też był tam już punkt nasz taki. Belgię mogliśmy gdzieś tam pominąć trochę te rzeczy, to chcieliśmy w Holandii pojechać do Amsterdamu i to był nasz punkt. I w Amsterdamie też wybraliśmy sobie kemping. Nie było żadnego kempingu na kartę ACSI w Amsterdamie, bo to sprawdzaliśmy. Tak. Były chyba otwarte tam 2 kempingi, ale zdecydowaliśmy się na ten, bo ten był też jakby najbliżej tego centrum. Dużo bliżej był, no. Bo dosyć, z niego nawet można było na pieszo. I podobna cena była jak tego w Paryżu, bo też płaciliśmy coś koło 70, nie pamiętam już teraz, koło 70 euro za niego. 75 euro płaciliśmy, no za dobre. Ale ładny kemping, taki przyjemny, można było sobie tam pieczywko zamówić z rana.
rana, świeże, więc pod tym względem ok. Wychodziło się też, że był położony w takim parku z psem, było gdzie pospacerować. Praktycznie zaraz obok przystanek autobusowy, ewentualnie można było się nawet przejść na pieszo, bo to było tam 30 minut spacerkiem, żeby dojść do centrum. No i sam Amsterdam? No, zszokował. Mnie zszokował tak. Ilość rowerów, zszokowana byłam, bo ja słyszałam, że jest dużo rowerów, ale takiej ilości się nie spodziewałam, że aż tyle tych rowerów. No tam jest popularniejszy rower niż samochód, przynajmniej w Amsterdamie. Kolejna rzecz, Amsterdam mnie nauczył jedzenia serów. Wiecie, że nie jadałam żółtego sera. No i sklepów z serami mają sporo. Zaczęłam tam jeść, naprawdę były przepyszne, ale... Przywiozłam te sery do Polski i one w Polsce już tak nie smakowały, już nie byłam taką fanką. Tam mogłam jeść i jeść te sery, a tutaj to w Polsce to już tak to było. To jest tak jak z oscypkami, nie? To tam w górach jak spróbujecie z grilla, z tego, z żurawiną, super smakuje. To moglibyście je jeść, a przywieziecie je do domu, to później leżą w lodówce i nikt tego nie je. Ale sam Amsterdam myślę, że też warty zobaczenia. A ty powiedz o tej dzielnicy. Oferuje takie niestandardowe atrakcje, jak właśnie ta dzielnica Czerwonych Latarni. A tam głównie no to jest tam parę uliczek, wiecie? To tak się nazywa dzielnica, ale to jest tam parę uliczek i na pewno warto to sobie odwiedzić. Myślę, że myśmy tam poszli koło 16, no to było tak, nie, co... Później. Nie, później, po 18. Bo tam... Po 18 byśmy, tak, nawet ale myślę, 20. Że to jeszcze później trzeba iść gdzieś tam koło 22, chyba najlepiej na te ulice odwiedzać. Ale ja wam powiem tak, było to z takim smakiem zrobione, jak mi się ta dzielnica podobała, że tak do takich, tematów wstydliwych, że tak powiem, dla Polaków, tak pięknie było to zrobione, to wszystko było tak ładnie zorganizowane, te światełka, tak to nie było, to tam nie było krzty wulgarnych, tak? Bardzo, bardzo duże wrażenie. Oni mają, na mnie wiecie, to też te sklepy z tymi różnymi akcesoriami, tam nie ma nic z tym problemu. W ogóle dla nich to jest taka jakby codzienność. U nas sobie raczej nie wyobrażam czegoś takiego, jak tam być, więc to takie mówię, no jest coś innego niż u nas i warto sobie to zobaczyć. No i co? I ziółka tam są też. A no to często, kraj wolności i miłości, jak to Często mówiliście, że tam na tych zdjęciach to wy takie uśmiechy macie, że próbowaliście. Nie próbowaliśmy. Nie próbowaliśmy. Ja od razu powiem, bo byliśmy tam z dziećmi. Nie próbowaliśmy my takich rzeczy. Może kiedyś, jak pojedziemy sami, to spróbujemy, zobaczymy. Musimy kiedyś tam wrócić, może rzeczywiście. No i co do cen w Amsterdamie, to powiem wam, też... że wydaje mi się, że to chyba jest ogólnie bardzo drogie miasto, bo... Ono było droższe nawet niż Paryż, prawda? Tak, my też żeśmy tam chyba nigdzie nawet nie chodzili do knajpek, bo to wychodziło strasznie drogo. Tam jak patrzyliśmy na przykład hamburgery, nie wiem, hamburger jeden kosztował 13 czy tam 15 euro za takiego malutkiego hamburgera gdzieś tam w fast foodzie, których u nich jest pełno na tych ulicach i miałem wrażenie, że to jest po prostu kraj hamburgerów i frytek, nie? Tak, uwielbiają to. Tam były też, chyba zwróciliście nam uwagę, dlaczego my nie kupowaliśmy biletów ulgowych. Zarówno w Paryżu, jak i w Amsterdamie, a one się chyba kończyły tam, nie wiem, 11-12 lat, także no, u nas się już nikt nie łapał na to, dlatego już kupowaliśmy te bilety normalne. No i one rzeczywiście dosyć drogie były. Tak więc Amsterdam na pewno polecamy, żeby sobie zobaczyć. Tak, jedźcie zobaczyć. Z Amsterdamu pojechaliśmy jeszcze sobie na takie wybrzeże holenderskie, też chcieliśmy zobaczyć. Tam dosłownie, nie wiem, 20 km od Amsterdamu i było to miasteczko, w którym byliśmy. Bardzo fajne, Boston, przyjemne, takie klimatyczne miasteczko. I tani camper park był. Tak, no najtańsze 6 euro, 5 czy 6 euro. 6 euro chyba. Ale wiecie co, ja wam powiem tak, powinniśmy brać z nich przykład, ponieważ ono żyło. To miasto żyło. A to było podwierane, tak. To miasto żyło i było wszystko pootwierane, sklepy, kafejki, zupełnie inne, jak przyjeżdżacie teraz nad morze i biegacie i szukacie knajpki otwartej. To tak mniej więcej wygląda. Tam było fajnie pootwierane, no, tam, tylko tam i nas... tam było życie, tam był ruch. Tak, myślę, że w lato jeszcze ładniej to wygląda, no bo nas tam trochę deszczyk jakby przestraszył i tam za bardzo nie było jak spacerować. I byliśmy tam w sumie tylko jedną noc i później z tego miasteczka pojechaliśmy do Obelinka.
Tak, tego największego chyba sklepu karawaningowego, takiej karawaningowej Ikei. Też polecam się tam zatrzymać, jak będziecie w tamtym kierunku jechać No. i wejść sobie to i zobaczyć. I wydać troszkę No, bo to pieniążków. na pewno jak wejdziecie, to wiecie, z pustymi rękoma nie wyjdziecie z tego sklepu. To jest tak, Nie. jak do Ikei wchodzicie niby po nic, a wychodzicie z pełnym później torbą. Kocyki i inne takie. I tak właśnie wyglądało tutaj w Obelinku. Pamiętaj, że w Obelinku jeszcze zjedliśmy sobie, Tak, prawda? też mają dobrą, taką Ikeoską, to można powiedzieć, że taką Ikeoską trochę mają restaurację, gdzie możecie tanio i dobrze zjeść. Myśmy też zrobili sobie fajne zakupy w Obelinku, bo stolik taki kupiliśmy, jaki chcieliśmy. Już Super. go tutaj, wiecie, No od kilku... ciepło się zrobiło, to go już nawet używamy. Od kilku lat już tam się przymierzaliśmy, że coś musimy zmienić i udało nam się to właśnie w Holandii. Tak więc to jest też fajny przystanek na drodze. Tam co prawda jest też tak, że na tym parkingu pod Obelinkiem, z tego czytałem komentarze, nie można nocować. Więc to sobie też weźcie pod uwagę, że tam raczej za dnia trzeba po prostu przyjeżdżać i stamtąd uciekać. I stamtąd uciekać. Ale taki spacerek po tym sklepie, to my nie wiem ile się tam, 2-3 godziny mniej więcej nam zajęło A myślę, że pospacerowanie. jakbyśmy nie musieli się spieszyć, to No cały i dzień. troszkę dłużej byśmy Jakbyście tam połazili. poszukali, pogrzebali, to pewnie cały dzień, bo tam i ubrania i wszystko można kupić. Z Obelinka pojechaliśmy już Niemiec, do Niemiec. A konkretnie do Dortmundu. Tak, ale to wiecie dlaczego do Dortmundu, bo myśmy Oliwierowi powiedzieli, że mniej więcej tędy będziemy wracać i niech sobie jakiś tam stadion znajdzie, który będzie blisko naszej trasy. No który chce zobaczyć. No i on wybrał padło na Borussię, tak? Borussię Na Dortmund. Borussię Dortmund. I z tego tytułu też pojechaliśmy na Camper Park w Dortmundzie, który był dosyć blisko tego stadionu, bo chyba tam 7 km z niego było. Camper Park, no taki nowoczesny bym powiedział, widzieliście tam karta, którą można było sobie kasę doładować, za wszystko na tym camper parku trzeba było dopłacać, prąd tam dodatkowy trzeba było dopłacać, obróżnianie kasety dopłacać, ale wodę przypomnijmy, że dopłacać. Tam tą kartę, co ja zwracałam właśnie na sam koniec i mówię, nie dostałam jakby pieniążków, rzeczywiście po kilku dniach na konto te 5 euro wpłynęło, także nas wyniosło około 35 euro, mi się wydaje, za camper park. Pisaliście na przykład, o trzeba było lepiej taki stadion tamten, bo tamten bardziej. Nie, nie chodzi o to, który jest ładniejszy. To Olivier wybiera, co chce taki zobaczyć, zobaczyć, tak? No. I jak chce zobaczyć Paris Saint-Germain, tam ten stadion, to on tam idzie i nieważne, że inny stadion jest fajniejszy, ładniejszy. Nie, to on po prostu wybiera na tej trasie, no mniej więcej na tej trasie. Ale nic nie ujmując Borussii Dortmund, to powiem wam, że tak z tego co zobaczyłem, to chyba jedno z takich najgorszych stadion, znaczy najgorszych stadionów, najgorsze, najmniej atrakcyjne zwiedzanie było tego stadionu, bo tam po prostu wchodzicie, jedno pomieszczenie, to co wam mówiłem, i obchodzicie tą płytę boiska dookoła i tyle, i wychodzicie. No, ale to też tanie było, nie? Tam było zamieszanie też z tym muzeum, że właśnie, że niby bilet miał być z muzeum, a okazywało się, że was nie wpuścili nie, bo, tam. Tak, bo my poszliśmy do muzeum, tam jeszcze było muzeum Borussii Dortmund i niby, że na ten bilet mogliśmy wejść, ale myśmy go kupowali gdzieś tam przez internet i jak poszliśmy, to pani powiedziała, że te bilety nie obowiązują. Te więc... bilety nie, więc już padało, nie lało, nie już byłem wkurzony, więc mówię, dobra, machnąłem ręką i wracamy. Idziemy i po prostu nie zostali wpuszczeni. Może, tak, może następnym razem, mówię, wykupimy tą wycieczkę z przewodnikiem. Jakoś to będzie coś inaczej lepszego. Trzeba by było. No tak tutaj pomyśleliśmy. No i tyle. No i z Borussii Dortmund, z Dortmundu po prostu wróciliśmy już do Krakowa. I tak się zakończyły nasze ferie, na których byliśmy ile dni? Byliśmy 17 dni. No i teraz więc przechodzimy. Więc to, co je teraz wam podamy, to jest koszt 17 dni. Czterech osób. Dla czterech osób kamperem. Z noclegami praktycznie wszędzie na kempingu. No i już wam mówię tak. Na paliwko wydaliśmy, bo ja to poprzeliczałam na złotówki, około 3000 złotych. I dalej mamy autostrady, to jest koszt 280 zł. I autostrady, to pamiętacie, że to 280 zł to jest tylko Francja, bo tak w Niemczech macie darmowe. I Polska. No i Polska. Polska i Francja, ale tak w Niemczech są darmowe, w Holandii były darmowe, w Belgii były darmowe, więc tutaj jakby ten koszt autostrad jest relatywnie mały za tyle kilometrów. Nie? Do tego mamy gaz i AdBlue, bo oczywiście AdBlue się tam musiało skończyć. I to jest koszt 90 zł, co wydaliśmy. No i raz tankowaliśmy gaz, to co tam we Francji. No i słuchajcie, i ten punkt, który jest najdroższy i najwięcej wydaliśmy. Więcej kosztuje niż paliwo wydane. Tak, jak, tak a propos, jak nie
niektórzy mówią, że najdrożej paliwko. Nie, w tym przypadku wyszło zwiedzanie i przejazdy, czyli wykupywanie wszystkich tych biletów wstępu i tych biletów na komunikację miejską. I słuchajcie, tutaj jest koszt 3380 zł. Więc no tam zwiedzanie część, do tanich nie należy. Dużą część z tego zabrał Disneyland, natomiast to zwiedzanie było drogie, ale myśmy chcieli po prostu zobaczyć te rzeczy. Tak, tam. Ale też pamiętacie, tam były Louvre, nie Louvre, no ale wszystkiego też nie zobaczyliśmy, na przykład nie wjechaliśmy na wieżę Eiffla, a to jakbyście chcieli na przykład tak jak my czteroosobową rodziną wjechać tam na samą górę, no to macie po, nie wiem tam ile było, po 30 euro od osoby, to już kolejne 100 euro. To macie 100 euro takie gdzieś tam. Wiecie, wejście do czegokolwiek. Jak ktoś nie? na przykład mówi, a niedużo, niedużo, wejście kosztuje 20 euro, niedużo, ale teraz jak weźmiecie sobie, czy tam 25, ale jak weźmiecie jest sobie razy 4, no to już mamy kwotę 100 euro i to już tak się robi, no jedna atrakcja, druga atrakcja, ze 3 atrakcje w ciągu dnia, no i tak... Macie już 300 euro, nie? Na przypadku. W dwójkę zawsze jest taniej podróżować, no jak to mówią. No. Kolejny koszt to są noclegi i tutaj wydaliśmy 2400 zł i to są kempingi i no, ale to co mówiliśmy na samym początku, to praktycznie wyjazd w 100% oparty o kempingi i camper parki. No tutaj nie, jakby... nie, za darmo spaliśmy pod Muzeum Techniki w Sinsheim. A, tam nie no to płaciliśmy. Może dwie nocki jakieś tam były gdzieś za darmo, gdzieś tu w Polsce, jak i wyjechaliśmy i później pod muzeum było tak, za darmo. Dokładnie. Później tak, restauracje. Nie chodziliśmy jakoś bardzo dużo. Bo mieliśmy trochę... całą lodówkę, jak widzieliście, to więc korzystaliśmy z lodóweczki. Tak, i wydaliśmy 1250 zł. Przypominamy, to są na 4 osoby, ale ja byłam zadowolona, że popróbowaliśmy na wiecie takie ślimaczki, foie gras, tam takie, ach, no to takie no, co przyjemne, mieliśmy spróbować, nie? to spróbowaliśmy sobie po prostu. No i na tak zwane życie, zakupy, pamiątki, tutaj w to wchodzą różnego rodzaju jakieś tam magnesiki i inne takie rzeczy. I te zakupy, które musieliśmy kupić, to jest koszt 1450 zł. No to takie wiecie, dodatkowe zakupy, jakieś tam te czekolady, wodę, kupowaliśmy tak, wodę, tak, pamiątki, takie magnesy, wszystko, coś, no to jest no, kolejne to się, 1500 zł widzicie na to. No powiem wam, że niemało też na magnesy wydałam, bo jednak tu się kupiło, tu jeden magnesik, tu euro, tu euro, tu euro, no i tak schodziło. I jeszcze mam taki jeden koszt i ja w zasadzie nie wiem za bardzo, co to jest, tam było 150 no, zł, jakieś takie inne, nie wiem, bo my internet tam nie kupowaliśmy, nie wiem, nie pamiętam na co to poszło, no i uwaga, łączny koszt, tadam. 12 tysięcy złotych na te 17 dni, na te dwutygodniowe ferie. W tamtym roku wydaliśmy 8 tysięcy, w tym roku już było to 12 tysięcy. Nie wiem, może trochę wzrost cen, może więcej tutaj na więcej pewno zwiedzania zwiedzaliś. I więcej no bo, noclegów. No bo tutaj jakby Disneyland też nam zabrał 2 tysiące, no i te wszystkie atrakcje, które to pewnie będzie następne 1000 zł, to tak wyjdzie możliwe, żeby było podobnie wyszło, gdybyśmy tyle nie zwiedzali tutaj. Pamiętajcie, to jest koszt na 4 osoby, bo ktoś tam pisze, a ja to pojechałem i coś tam. Dobrze, bo to możesz tak, nie wejść gdzieś, albo wejść gdzieś więcej, nie ma tyle osób, nie dopłacasz, bierzesz prąd, nie bierzesz prądu, podróżujesz z psem, nie podróżujesz z psem. To są takie czynniki, my mówimy tak, to jest nasz koszt. Nasz karawanik, nasz koszt. Nasz koszt, jeśli jesteście czteroosobową rodziną i zamierzacie powtórzyć dokładnie to samo i wchodzić tam we wszystkie te miejsca, które my, no to możecie mniej więcej się liczyć z takimi kosztami. Pies nam trochę tutaj przeszkadza w międzyczasie, więc trzeba go trochę uspokoić. Tak więc tak wyglądają po prostu nasze koszty w tym roku ferii. Dajcie znać w komentarzu, czy to było dużo, czy mało. Jak wy spędzaliście w tym roku ferie, ile na nie wydaliście. A my co, będziemy kończyć tego vloga? Będziemy się już żegnać, nie będziemy wam tutaj więcej przynudzać. Oczywiście zapraszamy, wchodźcie do nas na nasze kolejne filmy, bo one będą z kolejnych podróży. Sezon wiosenny ja ogłaszam. Za rozpoczęty, no i teraz zaczną się fajne wyjazdy. Subskrybujcie właśnie kanał, bo zaczynają się naprawdę teraz fajne wyjazdy. Już jest trochę planów na ten rok, więc do bardzo zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! Pa.